Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną ponownie Mateusz Błaszczyk, Matej z Kings of Meat. My zmieniamy tę scenografię nie tyle ze względu na to, żeby coś się ciekawego działo, tylko po prostu słońce nas tutaj goni, przegania. A jest to jeden z ostatnich gorących dni w sierpniu. Trzy miody z Miodosydni Imbiorowicz. Mówisz z Poznania, chociaż tutaj piszesz Nie, Powidz, Wielkopolska, Powidz. Nie? Wielkopolska. Mhm. No to powiedz coś o tych trzech miodach. Mamy trzy miody, mamy trzy trójniaki. Tak, same trójniaki, oni się specjalizują, można powiedzieć, w trójniakach. Mamy Żądło. To jest na miodzie gryczanym, rozmawialiśmy o single malt i to Żądło jest medalistą w jednym z bardziej prestiżowych konkursów Mother Cup, który wspominaliśmy, że tam wygrał kiedyś Michał Sachs. Tak, dokładnie. Tutaj była oczywiście kategoria komercyjna. Mamy Dzikie Pszczoły. Mhm. To akurat na KPR-ze. To jest medalista z KPR-u i z Mother Cupa, także to też świadczy trochę o sędziach na... Że nie ma lipy, że tam ktoś dostał na KPR-ze za piękne oczy. Nie ma takiej opcji. Mother Cup to jest najbardziej prestiżowy. Tam jest bodajże w tym roku było ponad 1000 miodów nadesłanych, komercyjnych. I mamy Aironię, miód z dodatkiem soku z aronii. A rzeczywiście, Aironia. A ironia. Oni robią też soki, znaczy miody z dodatkiem soków owocowych. W swojej stajni, można powiedzieć, mają jeszcze z dodatkiem jabłka, z dodatkiem malin. Ale ta Aironia, uznałem, że warto ją przywieźć, bo ona się fajnie przełamuje kwasowością. Jak długo są na rynku? Nie wiem. Ale to jest jedna z młodszych miodosytni, jeżeli chodzi o polskie warunki. Ale działają całkiem prężnie. Mhm. Też zaczęło się od pasieki, sprzedają swoje miody, te świeże miody, ale poszli też w miodosytnictwo. Patrzę, ale wszystkie mają 14, mhm. Tak? Aronia ma 13,5, no ale to powiedzmy ze względu na Aronię jest pewnie najbardziej jakby intensywne, więc tą ją chyba na koniec zostawimy. Myślę, że tak. Czyli zaczynamy od tej czystej, czyli od Dzikiej Pszczoły, bo to jest bez owoców, tak? Mhm. Dzikie pszczoły, tak, miód tak. Pitny, trójniak, sycony, czyli to jest właśnie to, o czym żeśmy mówili wcześniej, że są miody sycone i są miody niesycone. Wcześniej degustowane Jarosa były niesycone, a tutaj wszystkie są sycone? Chyba wszystkie u nich sycą. Wiem, że w jednym z wywiadzie z nimi rozmawiałem na ten temat i chyba stwierdził, że wszystkie są sycone. Łatwiej zachować nie ich, może nie świeżość, ale żeby po prostu jednocześnie są wypasteryzowane. Mamy tu coś na kształt morskiej opowieści. Mamy Dzikie Pszczoły, miód pitny trójniak, powstały ze specjalnie wyselekcjonowanych najwyższej jakości miodów z rodzinnej pasieki. Szlachetny, sycony trunek, tworzony zgodnie ze klasyczną sztuką miodosytnictwa. Wyjątkowy, zrównoważony smak pełen lekkich aromatów z wyraźną nutą kwiatu lipy. Swoją jakość zawdzięcza fermentacji w stałej temperaturze i długiemu leżakowaniu. 14%, data butelkowania 14 czerwca 2017. Mamy banderolę, mamy kapturek taki winiarski i mamy korek. Oni wszystkie miody do swoich miodów pitnych czerpią z własnej pasieki. Mhm. Także tutaj jest od początku do końca temat jakby w jednej rodzinie, to też biznes rodzinny. No i tutaj już firmowy korek i to nie z aglomeratu, a z jednego kawałka korka. Mamy tutaj to logo, dwie pszczoły, Miodosydnia Imbiorowicz. Może to na razie postawimy tu na bok. Bardzo ładne szkło, Domek, muszę przyznać. Można gdzieś to kupić, czy to jest twoje prywatne? Dostaniesz prezencie. No, dużo jaśniejszy niż ten trójniak z Jarosa. No to jest chyba na wielu... Jest zupełnie inny aromat. Zupełnie inny aromat, tu są na pewno też inne drożdże użyte. Bo to też każda miodosytnia swoje sprawdzone drożdże, a zresztą jak sam dobrze wiesz, z piwa drożdże
Drożdże Zastanawiam się, czy tu nie ma tej lipy, o której oni pisali. Czy czujesz, bo ty masz jakby doświadczenie, czy to jest ta lipa, czy nie? No jest taka nuta inna, której nie było. Ja wiem, że ta nuta pochodzi z tych drożdży prawdopodobnie. Aha, ja to jest charakterystyka drożdży, to tak? Jest charakterystyka tych drożdży. Ja tak mam, że te drożdże wyczuwam zawsze, jeżeli są. A to są też takie typowe drożdże miodosytnicze. Ale lipa też może rzeczywiście tam być. Alkohol lekko wyczuwalny. Spróbujmy. Znacznie mniej alkoholowy chyba od trójniaków u Jarosa, tego jednego, co próbowaliśmy. Mhm. Bo tam rzeczywiście tu rozgrzewał mocno. Ale zupełnie inny smak słodyczy. Ona nie jest taka owocowa, tylko jest taka miodowa. Miodowa. Mocno miodem daje. Ale też świetnie zbalansowana z kwasowością, bo jest też mimo wszystko tej słodyczy, ja wyczuwam taką kwaskowość. No takie jest bardziej miodowe. Ja powiem szczerze, nie jestem miłośnikiem miodu takiego do jedzenia, takiego zwykłego, więc męczysz. Tamte mi lepiej smakowały, powiem szczerze. A wyczuwasz tu taką goryczkę? Bo jest, ja taką, i to może pochodzić z tej lipy, moim zdaniem, taki finish. No może. Bo jest słodycz. No to jest chyba ta lipa, bo mi się wydaje, że tak pachnie właśnie lipa, kwitnie. To właśnie taki mdły trochę, taki duszący. Troszkę mdły. Lekarstwowy taki jest, nie? No, możliwe. Ale co, łatwo pijalny. Jak na trójniaka. Jak na trójniaka, to ma, tak. To ma ile? 13%, tak? Powiedzieliśmy 14 nawet. Znaczy nie, na pewno jest fajnie ułożony. Ten alkohol rzeczywiście jest chyba mniej wyczuwalny. Chyba mniej wyczuwalny jest, może bardziej, nie wiem, może jest więcej słodyczy, chociaż nie powinno być, bo tam było 13% ten trójniak miał Jarosa. Tu jest 14, więc... Tam są pewne widełki, jeżeli chodzi o... Oczywiście, tak jak w piwie. No, więc... I też każdy miód trochę nadaje inną słodycz. Jest to słodkie, ale jak weźmiesz sobie 2-3 słoiki miodu i popróbujesz, to one mają jednak inną słodycz. Różnią się w tym słodkości. No też to odczucie słodkości w dużej mierze wynika z tego, jak czujemy aromaty. Tak? Znaczy aromat czuje, znaczy mózg czuje aromaty i mówi nam, to jest słodkie, bo mi się kojarzy z tym. Nie? No dobra, spróbujmy tego gryczanego. Jestem, powiem szczerze, ciekawy, bo gryka jest, jak powiedziałem, takim charakterystycznym miodem. I tutaj, bo ja najpierw na to popatrzyłem, tu jest taka klasyczna morska opowieść, bo tak. Żądło to wyjątkowy trójniak. Do sporządzenia jego brzeczki użyliśmy wyłącznie miodu gryczanego z własnej pasieki. Właśnie gryce żądło zawdzięcza swój bursztynowy kolor oraz wyjątkowy aromat. Temperament przekazały mu pracujące w sierpniowym słońcu owady. Gryka wydziela nektar tylko przez pół dnia, co niezmiernie rozzłaszcza pszczoły. Aż pszczoła jak człowiek, jak głodna, to zła. Spróbuj, daj się urządlić. Czyli to w zasadzie jest taka wściekła pszczoła, nie? Czy jaka pszczoła? Dzika pszczoła. Dzika pszczoła, to jest żądło. Tu się receptura zmieniła. I ten, jeżeli dobrze pamiętam, jest chmielony na zimno. Ale nie napisali tego. Nie napisali tego. Przypuszczam, że etykietę wykorzystali, która była parę lat temu zrobiona. I ja próbowałem z tego roku i zeszłego, i ten mi zdecydowanie bardziej podchodzi. Tam jest wyczuwalna gryka. Nie wiem, czy ty gustujesz, jeżeli chodzi o miód gryczany, bo to też ma specyficzny smak, ale tu się dzieje ciekawie. Tu mamy też korek z kawałka korka, ale już nie firmowy. Nie firmowy. Ten miód był butelkowany 5 lutego tego roku. Jaśniejszy kolor. A co ciekawe, bo ja myślałem, że gryka jest w ogóle, znaczy nie, że myślałem, tylko że gryka jest ciemniejszym miodem. Jest generalnie. No także też jestem tutaj barwą przy tych dwóch, jak teraz postawiłem, zaskoczony. No jest jaśniejszy, jest. No rzeczywiście, to chyba jest rzeczywiście kwestia drożdży, bo jest ta sama nuta. Wyczuwasz tę nutę, tak? Mhm. Ale tutaj też
Jest ta gryka na pierwszym planie. Tak, jest ta gryka. Mówię, coś mnie tutaj denerwuje. Jest gryka wyraźna. No, jestem ciekaw. Twoje pierwsze wrażenie w tych dwóch. Obydwa trójniaki. Jest taki bardziej, więcej się dzieje, jest taka goryczkowość, czy powiedzmy ten taki posmak kaszy gryczanej, czy miodu gryczanego. A co powiesz o słodyczy? Na pewno on jest, ten cały, ten to żądło jest takie gładsze, wbrew pozorom, tak, nie? Znaczy, wbrew nazwie, nie? Jest łatwiejsze, bardziej ułożone, bardziej takie gładkie. No i mniej słodkie. Żądło. Żądło. Żądła. No to teraz mnie zaskoczyło. Ty uważasz, że jest słodkie? Ja myślę, że jest słodsze niż dzika pszczoła. No moim zdaniem nie. Jest wytrawniejsze. Znaczy one teoretycznie powinny być na tym samym poziomie, dlatego że jedno i drugie zawiera 14%, jedno i drugie jest trójniakiem, ale... Ale no, zgadzamy się, że słodycz jest inna. Ja patrzę w drugą stronę, także moim zdaniem słodsze jest właśnie żądło. Jest... Ale tu w tym, tej dzikiej pszczole teraz po czasie się pojawia taka wanilia w ogóle. I to taka mocna. Chyba w porównaniu do żądła ono się odróżniło. Tak. Tutaj ta gryka, a to wtedy, wiesz, nos się jakoś tam, czy kubki smakowe się w jakiś sposób tam zresetowały tym innym smakiem i teraz wyczuwam inne rzeczy. Inne rzeczy wyczuwam, tak. No, waniliowe zdecydowanie. A nie leżakuję w żadnej beczce. Wiem, że mają zamiary należykowanie miodu już w dębowej beczce, chyba z węgierskiego dębu, uszczelniane i tatarakiem. Znaczy w ogóle taki dla miodosadników takie info, no przecież możecie tak naprawdę sobie użyć beczek po Bourbonie, które, czy tam po Jacku Danielsie, które do Polski przyjeżdżają. Myślę, że będzie sztos i będą biernicy kupować jak szaleni. Ja myślę, że powiedzmy browary są bardziej otwarte na takie eksperymenty. Miodosytnicy jeszcze są tacy no, ostrożni. Oni na razie próbują pchnąć ten produkt, który mają. Mhm. Oni chyba nie wierzą do końca w to, że ci w tych brodaci, co tam tym piwem tak się zachwycają, że oni pokochają ich trunek. Ja trochę widzę taką analogię do lambikarzy w Belgii, którzy też byli tak jakby z boku tej piwnej rewolucji, nie? I on, no ale my robimy tak jak zawsze robiliśmy, o co tu chodzi w ogóle, jakieś amerykańskie chmiele, w ogóle to nas nie interesuje. I nagle się okazało, że Birgicy się zachwycili tymi ich piwami i teraz te lambikarnie to w ogóle przeżywają w ogóle najlepsze okres swojej historii, nie? I tak samo myślę, może być z miodosytniami. Może być. Ja myślę, że jest potencjał, trzeba się trochę otworzyć i no, troszkę też zmienić tą ustawę nieszczęsną w Polsce, bo ona wiąże strasznie im ręce miodosytnikom. Ale to co, jakby zrobili coś, co się nie będzie nazywało miodem, tylko na przykład tym winem miodowym, to oni płacą wyższą akcyzę, coś nie, takiego? Nie, akcyza jest taka sama, tylko nie mogą tego nazwać miodem pitnym. I się zaczyna kombinacja, jak to nazwać. Te napoje, które wyprodukowali jako takie, powiedzmy, nazwijmy to piwa, czyli takie słabsze, gazowane, to albo nazywają mead, czyli tak z angielska, albo nazywają trunek refermentowalny na miodzie. Są straszne kombinacje, żeby obejść tą ustawę. Także... Znaczy w zasadzie to nie jest obejście, tylko zastosowanie tej ustawy. No bo de facto, nie? No bo nazywają to tak, żeby no, nie jest to, nie pozwalają nam nazwać tego miodem pitnym, no to dobra, to nazywamy to napojem fermentowanym na brzeczce miodowej, no, czy coś takiego, no, nie? Bo w ogóle brzeczka też występuje w miodosytnictwie, tak? To słowo. Tak, brzeczka jest... dotyczy miodów praktycznie. Tam nie ma mowy o żadnej warce, tylko są brzeczki miodowe. Mhm. Także... Czyli nie ma warki, kolejnej warki miodowej? Nie ma, jest kolejna brzeczka. Aha, kolejna brzeczka. Mhm. Okay. Dobra, no to spróbujmy Aironii. Aironia, miód pitny trójniak z sokiem aroniowym.
A ironia to trójniak na unikalnym miodzie faceliowym, a to jest to, co mówiłeś wcześniej, z naszej rodzinnej pasieki zlokalizowanej w Powickim Parku Krajobrazowym. Sok z owoców aronii, który sami tłoczyliśmy bezpośrednio przed sporządzeniem rzeczki, idealnie równoważy słodycz miodu i tworzy z nim wyjątkową kompozycję smakową. Polecamy podawanie w temperaturze pokojowej. Data butelkowania 19 września 2017 i ten ma 13,5 i ma osad, który teraz zburzyłem troszkę, ale nalejemy bez tego osadu. Czyli to pewnie cząstki owoców. Pewno tak, pewno sedymentacja. Mógł pewno poleżakować troszkę dłużej, widzę. W miodosytni. W miodosytni, tak. Ale to jest też czasem tendencja do miodów owocowych, że one w pewnym momencie rzucają mogą na przykład nagle kolor, nie? Także on generalnie tak troszkę się widzę zrobił mętny w transporcie tu. Ale też jest ciemniejsza butelka, zobaczymy zaraz. No, aronia wydaje się wdzięcznym owocem, bo ona po pierwsze daje wyraźny smak, daje kwaśność i daje też chyba barwę, nie? Zobaczymy, czy barwa się zmieniła tego miodu. Tutaj mamy już firmowy korek. Tradycyjna, powiedzmy, polska taka zasada mówi, żeby wykorzystać, jak mamy trójniaczka, no to że jest jedna część miodu, dwie części wody. To z tych dwóch części wody 30% powinien stanowić sok owocowy. Oczywiście są. Czyli to trzeba ująć już tych, żeby to był dalej trójniak. Nadal to się utrzymuje jako trójniak. Ale nie, chodzi mi o to, czy możesz zrobić trójniaka, dwie części wody, jedna część miodu i potem na sam koniec dodać do tego owoców czy soku. Możesz, jeżeli, no, bo tak. Czy dalej będzie to trójniak? Tak, jeżeli dodasz odpowiednią ilość soku, czyli litr miodu, litr wody i później litr soku. Ja Cię rozumiem, ale czy mogę zrobić trójniaka czystego i na sam koniec dodać soku lub... To nie będzie już trójniak. No właśnie. To już nie będzie trójniak. Mhm. No jest inna barwa, ale powiem szczerze, spodziewałem się, że będzie ciemniejsza. Mhm. Mówisz, i to jest miód faceliowy. Facelia jest dosyć takim łagodnym miodem, bardzo neutralnym, nawet jeszcze bardziej moim zdaniem takim aksamitnym niż wielokwiat. Bardziej owocowy, ale czy bym powiedział, że aronia? Chyba raczej nie. Ja wiem, bardziej że... mi przypomina tej jarosa aromat, nie? Tak, już nie ma tej nuty takiej charakterystycznej. Delikatnie jest. Ja jestem uczulony, ale to nie jest, ja zaznaczam, że to nie jest zła nuta, to nie jest jakaś negatywna nuta. Ja wiem, że oni się troszkę obawiali w produkcji tego miodu z dodaniem tego soku z aronii, żeby nie przesadzić. Żeby nie było za kwaśne. Żeby nie było za kwaśne, dlatego ja uważam, że mógłby być troszkę więcej, mógłby być bardziej lepszy kolor i smaku spróbujmy. No. Aronia jest przede wszystkim jest cierpka i tutaj tę cierpkość czuję, natomiast jakby mi nikt nie powiedział, że to jest owoc, to bym nie zgadł. No tak, jest to bardzo delikatne, ale wyczuwasz taką jakąś inną zdecydowanie nutę niż tych pozostałych? No zdecydowanie, cały aromat jest inny, jest bardziej owocowy, mniej miodowy, ale też jest taka właśnie cierpkość owocu, nie? Przebita przez słodycz miodu. Jedyne, do czego można się przyczepić, w Twoim widzę więcej, jednak on się dobrze nie ułożył. Powinien jeszcze prawdopodobnie poleżeć w miodosytni troszkę. Ewentualnie to mogło być tak, że oni go butelkowali, jak był klarowny, a on przez ten rok zrzucił troszkę barwy właśnie w postaci takich farfocji, bo ja tak miałem kiedyś z winem domowym. Najprawdopodobniej tak było. Najprawdopodobniej, wiesz, nie wierzę, że... Zabutelkowali z farfoclami. No, także... Ale tak jak mówiłem, to jest też młoda miodosytnia, oni też cały czas się uczą. Ale z tych trzech, chyba taki na taki upalny dzień, to jest taki najbardziej ciekawy, najbardziej pijalny. Najbardziej pijalny, to samo chciałem powiedzieć. Chociaż ciągle słodki, gęsty, rozgrzewający w przełyku. Ale ta kwasowość to ładnie się miesza z tym, taki jest dobrze zbalansowany ten miód. Jedyne to na pewno ciekawszy. A tu z kolei... W tym żądle, po czasie się pojawiają takie nuty utlenienia, czyli takie szery. Większa miodowość taka wyszła tutaj, mniej tej gryki, a taki miód zwykły. No ale gryka cały czas wyczuwalna.
A tak, ten po smaku od razu czuję tę grykę. Tak? Mm. Ale to dobry smak dla Ciebie nie za bardzo. Wiesz co? Ja generalnie lubię kaszę gryczaną, ale no, niekoniecznie w trunkach. A tu jest waniliowy mega, ten dzikie pszczoły. No, zrobił się naprawdę. No, powiem szczerze, jakbym teraz miał uszeregować, to bym chyba powiedział, że Ironia, dzikie pszczoły i żądło. A u mnie Ironia, żądło i dzikie pszczoły. Czyli w odwrotnym kierunku, co piliśmy. Tylko, że ja lubię gryka. A gryka ma to za siebie, że ma tą specyfikę, że albo ją lubisz, albo jej nie lubisz. I dlatego tak to jest. Jakie jeszcze byś mnie dosytnie oprócz Imbiorowicza i Jarosa polecał? Na pewno wyróżniająca się jest Nidzica. Oni tam mają miody w takich wielkich kufach po kilkaset litrów. Najstarszy ma 21 lat, półtorak. Miód? To jest prawdopodobnie jeden ze starszych w ogóle dostępnych na rynku na świecie. Mhm. Także to z takich wyróżniających i tam to jeżeli... A ten apis cały to nie ma takich jakichś zapomnianych tych beczek tam gdzieś 50-letnich? Możliwe, ja o tym nie wiem. No apis jest bardzo komercyjny, to jest chyba w ogóle największy producent na świecie. Na świecie? A, przypuszczam, że tak, na pewno w Polsce. Na pewno w Polsce oni najwięcej produkują, mają największy rynek, dlatego często apisy możesz zobaczyć w sklepie. Jeszcze z wyróżniających jest właśnie Team, Huzar. Znaczy Team to jest w ogóle hurtownia alkoholi, która ma po prostu brand swój. Tak. A to chyba im robi właśnie Bartnik, nie? Czy, bo to chyba nawet te same butelki są. Oj, nie chyba. Nie? No byś mnie zaskoczył, ale chyba nie. Wiesz co, ja pracowałem w handlu i akurat z Teamem handlowałem. Aha. I to było tak, że właśnie chyba były miody i Bartnika i Teama były razem sprzedawane, nie? I w tych samych butelkach... Tak. Sprawdzę temat, no... Wiem, że są takie właśnie też czasem, że ktoś robi dla kogoś i sprzedaje w zupełnie innej butelce, w zupełnie innej cenie. Są też takie miody sytnie w Polsce, co nie znaczy, że ten miód jest zły. A w ogóle pojawiła się taka miodosytnia chyba kontraktowa, czyli Henry Jones, tak? Czy to jest miodosytnia, czy to jest projekt, jak to nazwać w ogóle? Zaczęli oni od miodosytni kontraktowej, tak? I to jest bardzo ciekawy projekt, bardzo dobre miody zresztą. Oni właśnie robią te takie ala napoje, tak? Też, bo widziałem tak, to w Ale Browarze kiedyś. To się nazywa... Wściekłe pszczoły? Ściekła pszczoła nie. To chyba się nazywa dzika pszczoła, bo tu mamy dzikie pszczoły, tak? A tam jest chyba dzika pszczoła i tam są właśnie w takich mniejszych buteleczkach. Jedna jest z mango, jedna jest chmielona, a jedna chyba jest z wiśnią czy coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Są trzy rodzaje. Ale póki co cały czas kontraktują, tak? Czy już budują miodosytnie. Budują. Budują miodosytnie. Ale w polskich warunkach taka budowa troszkę może potrwać. Jeszcze w maju, jak rozmawiałem, to budują. Aha. A chcieli zaczynać w maju. Więc to jest duża procedura, żeby w ogóle zacząć. No browar jest chyba troszkę łatwiej zacząć. Znaczy łatwiej dlatego, że jest więcej przykładów, na które się można powołać. Nie? Na pewno też. Ale i też procedury właśnie, te banderole chociażby, te zgodności, odpowiednia kwasowość, o tym, żeby to był trójniak. Bardziej jest zbiurokratyzowane. Miody działają. Także, no, ale rozwija się rynek i ja mam nadzieję, że i kanał się mój będzie lepiej rozwijał przy okazji i przy okazji kanału też wypromuje no, tą tradycję polską, no, bo miody były, zresztą tak jak piwo, miody stały obok piwa w historii Polski. Mhm. Także... No bardziej tak jak mówiłeś na specjalne okazje, nie? Specjalne okazje, piwo było bardziej codziennym trunkiem, miód był tym takim szlachetnym. Także jak szłeś do magnata czy do szlachcica, to piwem cię raczej nie uraczył. Galanonim wspomina, że... Bo w dawnych czasach często piwo nie odróżniano od miodu, bo często to piwo było robione na bazie miodu albo jakiejś mieszanki. Galanonim wspomina, że Bolesław Chrobry ugościł Ottona III piwem. Ja nie jestem pewien, czy to było piwo, bo to był taki pospolity trunek, więc możliwe, że to raczej był właśnie miód niż piwko. Mhm. Albo jedno i drugie. Albo jedno i drugie, na pewno gruba impreza była. No, zresztą Bolesław Chrobry miał właśnie przydomek Bir
trunk chyba, czyli piwożłop. Tak, było, no. I też miał taką posturę, jak niemalże piwny tank. No, także jak widzicie, póki co chyba jesteśmy na początku tej rewolucji miodosytniczej. Raczej to jest, że te rzeczy przetrwały i powoli się to rodzi, ale myślę, że to jest etap jakby taki, jaki był w piwowarstwie, gdy startował Ciechan ze swoimi niepasteryzowanymi piwami, a nie jeszcze Pinta, nie? Czyli takie rzeczywiście kraftowe miodosytnie, to dopiero przed nami, takie bardziej zwariowane, zapatrzone na to, co się dzieje w Stanach. Tak, myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy dosłownie drzwi się uchyliły, o, tak to określę. Drzwi się uchyliły i teraz pytanie, czy przeciąg biurokratyczny je zamknie, czy uda się tam wejść? Ja myślę, że to nie jest jakoś dużo... No może rzeczywiście tutaj, tak jak mówiłeś, ta ustawa, która mówi, że to może być tylko czwórniak, trójniak, dwójniak i półtorak i nic poza tym, tak naprawdę jeszcze ten kwasek cytrynowy, że to może troszkę być kulą u nogi dla miodosytników, ale z drugiej strony myślę, że trzeba czerpać z doświadczeń piwowarów. Myślę, że tak, że to jest właśnie właściwa droga, żeby iść za tym, co poszły piwa kraftowe. Nie iść tą drogą, powiedzmy, jesteśmy miodosytnikami i tylko miody pitne w tradycyjnej formie, tylko jeżeli chcą się rozwijać, a chcą zdobywać nowego konsumenta, to właśnie w taki sposób, jak to kraftowe piwa robić i no nie ukrywam, no jakoś tam się nawet do nich podczepić, jakby chociaż na krafcie roku, kiedy utworzyliście kategorię miody pitne, nie? Bo jakby nie patrzeć, jest to otwarcie na nowego konsumenta. No nie mieliśmy za dużo zgłoszeń z Polski, co mnie troszkę zmartwiło. No Imbiorowicz jest akurat chlubnym tutaj wyjątkiem i akurat mu się opłaciło, bo medal był. No miejmy nadzieję, że w tym roku będzie więcej miodosytni w konkursie. Bardzo bym chciał. Ja będę działał w tej kwestii. Też jest... tutaj próbujesz ściągnąć sędziów miodowych. Tak, jest szansa, że przyjadą sędziowie miodowi ze Stanów. Z BJCP. Tak, bo BJCP ma też swoją jakby działkę odnośnie miodów pitnych. Tak, mają swoją, w ogóle swój komórkę. Kurs w ogóle na miody pitne. Jeżeli chcesz być sędzią miodowym, to zdajesz odpowiedni egzamin, tak jak na BJCP. Z czym znowuż jest straszny problem w Europie, żeby taki egzamin oczywiście, zdać. Bo nie ma sędziów, którzy mogliby być... przeprowadzić egzamin. Tak. Także no, są amatorzy miody tacy jak my, jak ja. Są doświadczeni miodosytnicy, którzy mogą oceniać, którzy już swoje przepili i wiedzą, co jest dobre, co jest złe. Ale prawdziwych sędziów w Europie jest bardzo mało. A powiedz mi, jak byłeś u Jarosów, to oni mają jakby świadomość tego, co się dzieje za oceanem? Czy... Tak. Oni no, w tym roku byli tam osobiście, Marcin Jaros był sędzią tam. Zresztą oni są bardzo cenieni. To jest też takie trochę ciekawe, że jak oni przyjechali tam 20 lat temu, kiedy Mazer Cup się zaczynał, to oni byli dla nich czymś niesamowitym. To oni wyznaczali trendy, Amerykanie nie wierzyli, że tak w ogóle można miód sprzedawać, jak oni sprzedają i robić. Przez ten czas jakby Ameryka wykonała ten, a ci zostali stoimy w miejscu. My stoimy w miejscu, tak jak z polskim futbolem troszkę. Świat pędzi, a my stoimy. Ale tak. Nie, to akurat było obraźliwe porównanie dla Jarosław. No może tak. Przesadziłem. Przepraszam. Ale wypukliłem to znacząco. W każdym razie tak, cenią sobie Amerykanie. Polacy tam jeżdżą, biorą przykłady. No i tak jak wspominałem, nie wiem, w jednym z poprzednich odcinków, pojawił się na rynku miód, polski miód z dodatkiem chili i imbiru. I to jest Ale to nawet chyba APIS wypuścił. To wypuścił APIS, to takie było dla mnie zaskakujące. I też ją nazwał właśnie wściekła pszczoła chyba. Wściekła pszczoła, tak? To mało kreatywne tak, są no, tak, te miodosytnie. Ale no, to już jest taki odważny krok. I całkiem dobry miód, muszę przyznać, bo miałem jego degustację. A APIS jest tak traktowany jako, że to jest taka koncernowa miodosytnia, czy nie ma czegoś takiego? Tak, jest traktowany jako koncernowa miodosytnia. W ogóle, jeżeli chodzi o domowych miodosytników, oni często traktują miodosytnie generalnie jako takie koncerny, a nasze domowe miody są troszkę lepsze, nie? Wiadomo, że domowe jest lepsze, to się często nie można się z tym nie zgodzić, ale tak, APIS jest wielki,
i ustala reguły na rynku też. Oni są w Lublinie, tak? Tak, tak. No, także jak widzicie, temat miodów pitnych jest głęboki. I teraz od miodów pitnych przejdziemy sobie płynnie do bragotów. Które na to... Płynnie. Ten cykl ma na celu jakby przybliżenie miodów pitnych Wam, czyli Birgikom. No i oczywiście zachęcam cały czas do subowania kanału. Dziękuję. Kings of Meat Mateja. No bo znasz się na robocie. Ile masz filmów na kanale? 50. Dochodzimy do 60. Teraz raz na tydzień rzucasz, czy raz na dwa razy? Staramy się raz na tydzień, chociaż ostatnio stawiamy trochę bardziej na jakość niż na ilość, a że robimy to hobbystycznie, nie mamy tyle czasu, także dwa filmy w miesiącu na pewno się pojawiają. No myślę, że teraz powinieneś po prostu się spiąć i zrobić ten jeden film w tygodniu, póki wiesz. Tutaj fame idzie. Nie? No, trochę materiału się nagrało w Polsce, teraz tylko trzeba zmontować i zacząć wrzucać. A gdzie byłeś? Czego można się spodziewać na Twoim kanale? Kilka fajnych degustacji. Byliśmy w pasiece w Miodosetni Imbiorowicz, także z wizytą. Jest wizyta z pasieki Jaros, jest już na kanale wcześniej nagrane. Jest z pasieki Nidzica, znaczy Miodosetni Nidzica. Teraz właśnie wypuścimy, jak zmontujemy od Imbiorowiczów. Jest wywiad z Grzegorzem Stachurskim z Targów Piwnych, organizatorem taki krótki. Także troszkę tam się dzieje, troszkę tam się dzieje. No dobrze, no to co? Za miody pitne polskie, no i nie tylko, żeby się rewolucja, taka jak w piwowarstwie, udała. Dziękuję. Za miodową rewolucję. Czy miodną rewolucję? Miodową chyba, miodową.